W dniu dzisiejszym przyszliśmy tutaj z kolegą Piotrem do Sądu Rejonowego dla Warszawy, Pragi Południe i spotkaliśmy tutaj pana Józefa Wódkę. Pan Józef Wódka jest weteranem walki, po prostu, tak jak widać tutaj, osuszyć to bagno sądowe. Pan Józef powie w skrócie, o co w tym wszystkim chodzi. W mojej sprawie chodzi o chorobę zawodową. Posiadam wyroki sądowe, których sędziowie stwierdzili, wbrew powszechnie nauczanej wiedzy matematycznej, że ubytkiem słuchu o wielkości 32,6 dB nie osiągnąłem wymaganych 30 dB. Po pierwsze, zgodnie z powszechnie nauczaną wiedzą matematyczną, to 32,6 jest liczbą większą od 30, a ubytek słuchu w ogóle nie był wymagany 30 dB, tylko każdy ubytek słuchu przekraczający nawet 1 decybel po odliczeniu poprawek na wiek świadczył o istnieniu choroby zawodowej u osoby, która przepracowała powyżej 10 lat w warunkach szkodliwych. Patologia ta trwa od 20 lat. Nie mogę sędziom udowodnić, wbrew powszechnie nauczanej wiedzy, że 32,6 to jest chyba większa od 30. Natomiast inspekcja sanitarna obecnie twierdzi, że decyzję w sprawie mojej choroby zawodowej wydała na podstawie karty oceny narażenia zawodowego. Natomiast w rzeczywistości decyzja ta jest wydana na podstawie orzeczenia lekarskiego. Natomiast w sprawie choroby zawodowej ustawodawca przewidział do wydania decyzji kartę oceny narażenia zawodowego. W mojej sprawie inspekcja sanitarna w 2003 roku nie posiadała takiej oceny narażenia zawodowego i wydano ją na podstawie orzeczenia lekarskiego. Z powodu braku właściwej podstawy prawnej. Sąd zamiast stwierdzić, że brak właściwej podstawy prawnej oznacza to samo, co wydanie decyzji bez podstawy prawnej, to sądy stanęły po stronie inspekcji sanitarnej i inspektor sanitarny do dnia dzisiejszego, po 10 latach, zmienił zdanie i twierdzi, że decyzja w mojej sprawie została wydana na podstawie orzeczenia lekarskiego. Natomiast ja się zapytuję, jak było możliwe w 2003 roku wydanie decyzji na podstawie dokumentu, czyli tej oceny narażenia zawodowego, którą sporządzono w 2006 roku, 3 lata po wydaniu decyzji. Nikt nie chce mi odpowiedzieć, ani sędziowie, ani prokuratorzy. Złożyłem ponad 200 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w tej jednej sprawie. Patologia bezprawia sięgnęła dna. Wszyscy prokuratorzy odmawiają wszczęcia śledztwa w sprawie oczywistej. Natomiast sędziowie odmawiają uwzględnienia zażalenia. To na dzień dzisiejszy złożyłem ponad 200 zawiadomień o przestępstwie na prokuratorów i około tylu na sędziów, ponieważ według mojej wiedzy jest to zorganizowana szajka, która wspiera się wzajemnie, zapewnia sobie bezkarność. Zajmują się bezkarnością. Sędzia wie o tym, że prokurator poświadcza nieprawdę, ale z kolei posiada wiedzę, że ten prokurator, jak ja złożę na sędziego, to nie będzie wszczynał postępowania wobec sędziego. I jest nieprawdą, ponieważ prokuratorzy twierdzą, że niezawisli sędziowie w sferze orzeczniczej nie podlegają karze. I jest to nieprawda, ponieważ to wynika z przepisów prawa, z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego i 271, paragraf 1 kodeksu karnego. Tyle, że nikt nie może, na dzień dzisiejszy pan minister Ziobro powołał, że tak powiem, zalegalizował. O, tutaj ja mam taki kolejny baner, gdzie jasno twierdzę, że pan Ziobro regulaminami w 2006 roku wydanymi przy siebie jako ministra sprawiedliwości zalegalizował przestępczość prokuratorów i sędziów. I oni
na dzień dzisiejszy wszyscy powołują się na rozporządzenie pana ministra sprawiedliwości, łącznie z regulaminem wewnętrznego urzędowania i poświadczają sobie nieprawdę z uśmiechem na twarzy. Uważają, że są bezkarnymi, funkcjonariuszami publicznymi, bezkarnymi. Jednym bezkarność ma zapewniać niezależność, drugim niezawisłość. Jedni są niezależni od rozumu, a drudzy są niezawiśli od rozumu, według mojej oceny. Dziękuję. Jeszcze tak chciałem tylko, żebyś potwierdził. Czy sąd wydał wyrok, że 32,6 jest mniejsze od 30? Sąd napisał, mając dowód, że u mnie ubytek słuchu osiągnął 32,6 decybela, nie? Sąd miał dwukrotnie taki dowód załączony w aktach sprawy. Stwierdził, że Józef Wódka nie spełnił orzeczniczego kryterium i ubytek słuchu nie osiągnął 30 decybeli. Czyli no można to przyjąć... To samo, co by wpisał wyrok sądowy, że 32,6 to jest liczba mniejsza od 30. Identycznie. Dowody miał w aktach sprawy, ja nawet pamiętam, na stronie 660 i 770 były dowody potwierdzające, że u mnie ubytek słuchu stwierdzono 32,6 decybela. A jeżeli sędzia w wyroku zapisuje, że u Józefa Wódki nie zostało osiągnięte podstawowe kryterium diagnostyczne, ubytek słuchu nie osiągnął 30 decybeli, no to wiedza matematyczna sędziów sprowadza się do tego, że poświadczają nieprawdę, że 32,6 to jest liczba mniejsza od 30.